Bycie pesymistą utrudnia rozwój, bycie zadowolonym i szczęśliwym. Dobre strony naszego życia ma pomóc odkryć nam wystawa mobilna obrazów pełnych szczęścia, która właśnie rozpoczęła podróż po regionie kujawsko-pomorskim. Bo jak mówi jedno z haseł ekspozycji, to w Twojej głowie gnieździ się Twoja życiowa pomyślność. Namawialiśmy tutaj Urząd Marszałkowski, żeby zrobić wspólną taką imprezę, objazd po województwie. Podobała nam się właśnie idea takiej mobilnej wystawy, która się przemieszcza i jeździ po większych, mniejszych miastach, że można pokazać ludziom nie tylko w Toruniu, bo nasze główne działania się koncentrowały w Toruniu przez ostatnie lata, więc teraz pomyśleliśmy, że to by było fajnie pojechać w region. Wystawa, która odwiedzi m.in. Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Chełmno, Golub, Dobrzyń, a także małe miejscowości jak Lisewo czy Obrowo, ma charakter interaktywny. Towarzyszyć jej będą działania skierowane do dzieci. Warsztaty odbędą się w bardzo małych miejscowościach, będą to małe wiejskie szkoły i tam z dziećmi będziemy m.in. dzieci nam odpowiedzą po prostu na pytanie, czym jest dla nich szczęście. Będą właśnie specjalnie przygotowaliśmy taki billboard interaktywny, gdzie dzieci będą mogły po prostu napisać, co to jest to szczęście. Poprzez mobilną wystawę artyści i władze samorządowe chcą namówić mieszkańców, by pozytywnie spojrzeli na siebie i miejsce, w którym żyją. Region pomaga nam troszeczkę też w tym życiu być lepiej zorganizowanym, szczęśliwszym. Od tego jest urząd. Ostatecznie mamy poprawiać jakość życia, dbać o rozwój gospodarczy, infrastrukturę, ale przecież to wszystko ma służyć ludziom i poprawiać ich samopoczucie. Do prezentacji prac pełnych szczęścia wybrano jeżdżące billboardy, na których zwykle pokazywane są reklamy. A ten niespotykany objazd obrazów po naszym regionie ma przede wszystkim prowokować mieszkańców do myślenia i refleksji. Bądźmy więc optymistami.